będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszałkiewicz, IndyKH.pl, a za mną Krzysztof Klarzek, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. No Krzysiu, mnóstwo osób czekało na twój powrót. Tyle osób, ile mówiło, że jesteś talentem, wielką nadzieją, a ty tak rzadko walczysz, fajnie czekają, no to w końcu się doczekali. W takim razie powiedz, od kiedy ty wiesz, że będziesz się bił na KSW 67? Myślę, że od grudnia, od listopada, wiem o tym. W sumie miałem się bić wcześniej, no ale ze względu na małe perturbacje po wyjeździe ze Stanów. Walka została przełożona na luty i wiem dosyć długo. W takim razie zapytam o ten wyjazd do Stanów. Co tam się wydarzyło, żeś takich wszystkich porobił, że się w końcu wkurzyli i uznali, nie, tak to nie będzie, wyjedzie z kontuzją. Nie wyjechałem z kontuzją, wyjechałem kurnia zdrowy, tylko dostałem taki mały przypał na lotnisku w Polsce już. Oho. O, jest taka bzdura, wózek mi spadł na rękę i tam złamał palec. No nie, najgorzej. Totalna, nie? Więc jeżeli chodzi o obóz na Stanach, no to w 100% wykorzystany, mocno przerobiony okres i no i byłem gotowy, nie? Ale no życie jest jakie jest. Małe slow motion, jedziemy dalej, nie? W takim razie o tym obozie w Stanach opowiedz. No jeździcie już tam naprawdę hurtowo, zaraz Polska przejmie, a już na pewno Czerwony Smog przejmie ATT i będziecie mieli swoją salkę na czerwono specjalnie pomalowaną z waszym logotypem. Opowiedz, jak to jest w tych Stanach. Trochę wiem, że od Borysa, oczywiście od Asi, od Krzyśka i od Mateusza tam pojechałeś, jak się czułeś na tle topu? No wiesz co, ja byłem pierwszy raz, chłopaki to już tam już któryś raz z rzędu. Dla mnie no to jakby nie było tam jakieś tam marzenie zostało spełnione. Tym bardziej, że to jest stanowe na wysokości zadania i jak to mówi Mario, tanio, z który nie sprzedałem, więc no co, no i no pod każdym względem turbo wyjazd, nie? A jeżeli myślę, że Polska czy przejmę tam, to nie wiem, bo też tam wiesz, nie można, każdy nie może przyjechać trenować. Ja dzięki tam, że tam powiem, jakoś Mateusz mnie zapowiedział, dzięki tam, że wszyscy razem jesteśmy, no to się tam pojawiłem z wszystkimi, z chłopakami. No i co, przerobione 2 tygodnie, mocno, typowo sparingowo, zajebisty wyjazd i oby częściej, nie? Oby częściej. Myślę, że jak Mateusz będzie jeździł i będzie jeszcze to połączone z walką zbliżającą się lub z kolejną, no to zajebista sprawa, nie? No w Poznaniu przesparowałeś już ze wszystkimi, z naszych wszystkich na wylotu poznałeś nowych ludzi, o nowych umiejętnościach, z nowym spojrzeniem na walkę. Jak się czułeś na ich tle? No bo to zawsze takie walki, jak się wychodzi do sparingu, czy nawet do jakichś zadaniówek z czy po prostu zawodnikami UFC, czy Bellatora, czy PFL, to na pewno można nie tylko skorzystać, ale też się dowiecie o sobie dużo. Inaczej, ze względu na to, że ich tam wszystkich jest, tych gwiazd, bardzo dużo, każdy, to nie podchodzi do tego tym tak. Wychodzi ręce wysoko, twarde, dobra, chuj, napierdalamy się i nieważne, czy on jest mistrzem, czy ten, z każdym wychodzisz jak z mistrzem, więc wiesz, nie patrzyłem na to, nie? Tylko, żeby jak najlepiej, kurwa, zrobić swoją robotę odważnie do przodu i to było to, i to myślę, że to jest ten klucz, nie? Jakieś ciepłe słowa pod twoim adresem usłyszałeś od chłopaków stamtąd? Good job. No było tam, co wiesz, no trzeba robić zapierdalać i nie ma, fajne są miłe jakieś tam słowa, które budują, mówią, że to wiesz, że faktycznie idzie to w tym kierunku i tyle, no ale nie ma co tam, wiesz, osiadać na raulach i się tym jarać, trzeba zrobić robotę i walka jest na weryfikacją tego wszystkiego, nie? Wiesz, ja mam dwie do tyłu, więc teraz dla mnie najważniejsza, żeby trzecia była do przodu i to jest to, nie? A jak oni mówili, że jest git, no to zajebiście. My za to liczymy, 26 lutego, Warszawa, Dawid Królik, Śmiełowski. No powiem ci, nie wiem ile jest różnicy wzrostu między wami. Ja czy nie wiem, czy można przeklinać, ale... O, to jest YouTube. No tyle, kurwa, nie? No, czyli sporo jest, natomiast no, dla niego to też jest żadna nowość, że jest najwyższy... Stary, dla mnie też jest żadna nowość, że bije się z wyższym u ciebie, nie? Więc czy tyle, to tam... Cały czas bije się z wyższymi od siebie, nie? Rzadko się zdarza, żeby ktoś był na tym poziomie, no to jesteśmy razem tacy, nie? W takim razie, czy walka Dawida z Krzyśkiem Gutowskim daje jakieś wskazówki, co robić, a czego nie robić? Myślę, że każda walka jego daje jakieś tam wnioski, nie? Ta trochę i się to lepi, jakiś game plan. No to widzę, że całkowity spokój i w ogóle jesteś w ogóle, tak jakbyś, jesteś wyglądasz tak jakbym z tobą rozmawiał po wygranej walce. Też, no to nie wiem, co masz na myśli, no gadamy sobie spokojnie, no to co tutaj,
No walka jest, jaram się tym, zajebiście, nie mogę się doczekać do tego, bo już te przygotowania, wiesz, wiem o tym od listopada, więc a emocje się... są, ale gdzieś tam one muszą wyjść w odpowiednim momencie, nie? No to może właśnie jest recepta na sukces, a powiedz, ten głód walki, liczyłeś w ogóle ile dni, ile miesięcy przerwy od ostatniego pojedynku? No nie, no nie liczyłem, ale to łatwo można policzyć, bo to wiesz, kwiecień. 12, mamy akurat 10 pat, nie? Ale no 8 miesięcy będzie już się zrobi, nie? Myślę, że to będzie już, no 8 miesięcy. Od momentu, kiedy wyjdę do klatki, nie? Pomiędzy różnicą, to będzie 8 jakoś, nie? Jak dużo. Wracasz do tamtej walki z Wojto, myślisz, czy wszystko poszło, jeżeli chodzi o przygotowania, oczywiście nie o walkę, tak jak trzeba? Myślę tu o jakichś zmianach, które być może trzeba było wprowadzić po tamtym pojedynku. Przygotowania były zajebiste. Były bardzo dobre, nic bym nie zmieniał z nim. No po prostu walka, walka się tak potyczyła, nie inaczej, dużo, no, jakieś tam wnioski, przemyślenia mam po tej, ale przygotowania, jeżeli chodzi, były zajebiste. Zajebiste, bez kontuzji, wszystko co miało być zaplanowane było zrobione, więc jak będzie teraz, podobnie będę zadowolony. To tylko dopytam, czy widziałeś może walkę Wojto Barborika z Iwanem Buchingerem? Widziałem walkę. Złoto, co? Widziałem. No, no, ale to właśnie się tak tego wiesz co, no Buchinger zrobił to, co powinien, czyli go tam zamykać i go walić na tej stójce. No ja trochę się pospieszyłem, chciałem go wywalić, mogłem go też go przytrzymać i go tam sprawdzić, sam siebie bym chętnie tam posprawdzał, ale no walkę widziałem, no przegrał, długie proste, lewe prawy, chciał go tam obalać, kilka razy scramble było, no i ale tamten Buchinger, no trafiał go tym overhandami, więc zasłużone zwycięstwo. Chociaż tam był 2-3, on tak obstawiał, nie? 2-3. Dwie rundy dla Buchingera i dwie może dla Wojta. W takim razie na koniec chciałbym zapytać i poprosić o nie potwierdzenie albo rozwijanie wątpliwości naszych fanów. Eagle FC, Habib chciał Krzysztofa Klaczka w swojej organizacji? Tak. Krótko na temat. Krótko tak. Na temat, tak. No to się stało, to będziesz, nie będziesz? Jak to wygląda? No nie, no jest robota w KSW do zrobienia. Tu mamy, że tak powiem. Ale wiesz, jak poprosisz KSW na wychodne za granicę, bo się zgodzą. Myślę, że tak, że na pewno. No ale ze względu na to, że jest już umówione pewne zestawienie, trzeba dopełnić pewnych warunków umowy. Ale fajnie to rokuje na przyszłość, że są możliwości. A to o kulisach tej propozycji. No to się odezwał i tak dalej. Chcesz walczyć? Chcesz walczyć? Morales podchodzi. Chcesz walczyć? Jest. Khabib. Ten. Barraro. Walczysz? Daj pomyśleć. Dobra, tam gadka. Pogadane. No i tak to było. Robiliśmy tam właśnie z Moralesem. To myślę, że względu, że tam kilka razy się złapaliśmy, to też pomyślał, że on to jest gość, który może z nim walczyć, nie? Więc. Zajebiście, dla mnie zajebiście. Ale rozumiem, to droga nie jest absolutnie zamknięta. Nie jest zamknięta, nie, absolutnie, to nie jest zamknięta, wiesz. To mi pokazało, że jeszcze się trzeba pizgać, nie? Że jeszcze trzeba walczyć, nie? No dobrze, no to co, ja wszystko wiem, bardzo dobre wieści, Nowy Rok zaczyna się dobrze, optymistycznie, świetny obóz, no, drobny uraz, ale co się odleczy, to nie ucieszę, także 26 lutego widzimy się w Warszawie, no i czekam na mega emocje. Ja też i oby wszystko tam się potoczyło, jak musi potoczyć. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję, senior.